Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Jakiś czas temu twórcy Across the Spider-Verse, czyli sequela Into the Spider-Verse, obiecali nam pełnoprawny zwiastun. No i 13 grudnia czasu polskiego w końcu się doczekaliśmy. Zwiastun pokazywał nam naprawdę mnóstwo Spider-Manów. No i ja tylko czekam, aż ktoś wypatrzy gdzieś Andrew Garfielda, albo Tobeya Maguire'a, albo Toma Hollanda, bo są takie plotki, że te wersje mają się pojawić. Tylko nie wiemy, czy będą animowane, czy live action. Bardzo wątpię, żeby były live action, ale hej, zobaczymy. Być może twórcy trzymają tą informację na sam koniec. Phil Lord i Marcus McFeely powiedzieli, że odwiedzimy w tym filmie 6 różnych światów i zobaczymy około 240 nowych wersji czy innych wersji Spider-Mana niż Miles Morales. No i pierwszy zwiastun pokazuje jakieś 100 różnych wersji Spider-Mana. Na temat wersji Spider-Mana pogadamy sobie na końcu. Najpierw zrobimy sobie omówienie i analizę zwiastuna. Tak więc zwiastun zaczyna się od przypomnienia nam rzeczy, które działy się w pierwszej części, a w tle można słychać naprawdę bardzo miłą przemowę. Przemowa dotyczy tego, żeby Miles dalej był tym, kim jest, żeby się nie zmieniał, żeby był dobry dla świata. Zwróćcie uwagę, że jego design jest inny niż w pierwszej części. Nie wiadomo, ile czasu minęło między pierwszą a drugą częścią, ale tutaj jest wyraźnie starszy. Ma większe mięśnie, jest wyższy, ma też inną fryzurę. To samo tyczy się Gwen Stacy. Nowe sceny, które zobaczyliśmy, zaczynają się w Brooklynie, gdzie Miles Morales lata sobie między ulicami. Zwróćcie uwagę na puertorykańskie flagi porozrzucane po skrzyżowaniu, jak również sklepik Juana Diaz. Juana Diaz to miasto w Puerto Rico. No i moglibyście się zastanawiać, dlaczego, po co? Spider-Man Miles Morales w połowie jest Puertorykańczykiem, tak więc fajne nawiązanie do jego korzeni. Ewidentnie Nowy Jork, a przynajmniej Brooklyn, przywykli do Milesa Moralesa, aby chronił ich dzielnicę. W tej scenie widzimy, jak taksówka z niewiadomych powodów zaczyna koziołkować, ale Miles Morales, czyli Spider-Man, ratuje sytuację, ratując kilku przechodniów. Tak jak powiedziałem, nie wiemy, ile czasu minęło między pierwszą a drugą częścią, ale tak jak powiedziałem, w tym tak zwanym międzyczasie Miles stał się szeroko akceptowalnym superbohaterem w Brooklynie. Powiem wam szczerze, że kiedy pierwszy raz oglądałem Spider-Man Uniwersum, jakoś nie mogłem przekonać się do tego stylu animacji. Jednak po ponownym obejrzeniu po prostu się w tym zakochałem. I tutaj fajnie, że twórcy robią bardzo podobną rzecz. Te wszystkie wstawki komiksowe typu take, typu swoosh, boom, bam, kabum są naprawdę bardzo udane i bardzo się cieszę, że twórcy nie przesadzają z tego typu wstawkami. Jest ich po prostu tyle, ile powinno być. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Kiedy Spider-Gwen otwiera portal do pokoju Milesa, możecie zobaczyć latający z lewej strony pierwszy komiks o przygodach Spider-Mana, jak również jego sneakersy czy po prostu buty, które nosił w pierwszej części. No i w tym ujęciu wyraźnie widać nowy design Milesa Moralesa, jest tu wyraźnie starszy. Zwróćcie też uwagę na nowy design Gwen Stacy. W tym momencie wiemy już, kto będzie głównym wrogiem drugiej i trzeciej części. Jest to The Spot, czyli taki wróg Spider-Mana, który potrafi stworzyć portale między wymiarami. No i w sumie jest to bardzo dobry wróg, biorąc pod uwagę, że jest to film o multiversum. No i powiem wam, że może być naprawdę ciężkim wrogiem do pokonania, chociaż w komiksach wydawał się taki trochę bezpłciowy. Tutaj wygląda na to, że jest jednym z groźniejszych wrogów. Zwróćcie uwagę na tą scenę, co się dzieje w tle za Milesem i Gwen. Wygląda na to, że jakaś maszyna w bliżej nieokreślonym świecie tworzy jakiś kolejny strój Spider-Mana. Kto będzie nosił ten strój, na razie tego nie wiemy. Wygląda na to, że jest pokaźnych rozmiarów, tak więc śmiem twierdzić, że będzie to nowy kostium Miguela O'Hary, czyli Spider-Mana 2099, o którym opowiem za chwilę. Jednak najpierw musimy porozmawiać o Peterze B. Parkerze, czyli Spider-Manie, którego widzieliśmy w pierwszej części. Zwróćcie uwagę na jego strój. Dobrze wiedzieć, że Peter B. Parker nadal jest tym Peterem B. Parkerem, którego widzieliśmy w pierwszej części, czyli nosi sobie zwykłe łachy, w tym akurat przypadku jakiś szlafrok. Jednak najważniejsze, na co chciałbym, abyście zwrócili uwagę, to jest jego plecaczek
na brzuchu. Jest to plecak do noszenia niemowląt. Po publikacji zwiastunu był wywiad z twórcami filmów, w którym podzielili się kilkoma grafikami koncepcyjnymi z tego filmu. Jedną z nich jest Mayday Parker, czyli córka Petera B. Parkera. Tak więc w tym koszyczku jest córka Petera Parkera, czyli Spider-dziecko. Kolejny wariant Spider-Mana. W tym ujęciu widać jakiś wariant Jessica Drew, czyli Spider-Woman, która jest w ciąży. Walczy z jakimś wariantem Vulture. W komiksach widzieliśmy podobną walkę. Ten design Vulture jest jednak zupełnie inny niż ten, do którego przyzwyczailiśmy się z klasycznych komiksów o przygodach Spider-Mana. Oczywiście jest to film o multiversum, tak więc może być bardzo wiele różnych Spider-Woman, jak również bardzo wiele różnych wersji wrogów Spider-Mana. Moim zdaniem ta scena jest jedną z najważniejszych w filmie. Otóż widzimy tutaj Spider-Mana 2099, czyli Miguela O'Hare, który ogląda jakiś filmik na jakimś tam urządzeniu. Widać w nim, że Miguel trzyma na ramionach jakieś dziecko. Oczywiście nie wiemy, czyje jest to dziecko, no ale biorąc pod uwagę to, że on to ogląda, możemy przyjąć, iż jest to jego córka, którą prawdopodobnie stracił. I to jest właśnie motywacja, aby, nie wiem, albo odszukać inną wersję swojej córki za pomocą, powiedzmy, tego nowego kostiumu, który się tworzy gdzieś tam w tle za Milesem czy Gwen, lub jest to motywacja, aby zniszczyć wszystkie wersje Spider-Mana, bo na przykład w jego świecie były dwie wersje Spider-Mana i ta druga zabiła jego córkę, czy powiedzmy przez przypadek, sprawiła, że jego córka nie żyje i teraz on postanowił zemścić się na wszystkich wersjach Spider-Mana. Czy tak będzie? Czy Miguel O'Hara będzie jednym z mini-bossów w drugiej części? Zobaczymy. Na razie zwiastuny pokazują nam, że tak. Dalej Gwen mówi coś bardzo interesującego. Wspomina, że to my powinniśmy być tymi dobrymi, na co Miguel mówi: tak, jesteśmy tymi dobrymi. Gwen prawdopodobnie wspomina o wszystkich wariantach Spider-Mana. Mówi, że to właśnie Spider-Man w różnych postaciach powinien być dobrą postacią, na co Miguel mówi: tak, jesteśmy tymi dobrymi. Tylko że pewnie dobro w jego jakby mniemaniu jest zupełnie inne niż dobro w mniemaniu Milesa i Gwen. Dlatego będzie prawdopodobnie jakiś taki krótki konflikt, jakaś podróż między multiversum. Właśnie, a propos multiversum, no to przejdźmy do różnych wersji Spider-Mana, które widzieliśmy w tym zwiastunie. No i tu oczywiście z pomocą przychodzi mi Twitter, internet i Reddit, bo naprawdę sam odkryłem, powiedzmy, z 10 różnych wersji, ale z pomocą Reddita powiem wam znacznie więcej, tak więc lecimy. Ta wersja Spider-Mana nosi klasyczny strój i może być tak naprawdę każdym. Klasyczna wersja Spider-Mana rozmawia z kimś, kto nosi black suit, czyli czarny symbiotyczny kostium. Tutaj widzimy Insomniac Spider-Mana z gry z PlayStation 4. Z lewej strony mamy Mark II Spider-Man Suit. W tej historii poznajemy Spider-Mana, który chwilowo stracił swoje moce, więc musiał stworzyć sobie nowy strój, który zwiększy jego naturalną siłę. Ta wersja Spider-Mana to tak naprawdę Mary Jane Watson z serii komiksów Renew Your Vow. Co ciekawe, jej aliasem jest Spider-Milf. Co to znaczy, nie będę wam tłumaczył, ale jeżeli macie więcej niż 10 lat, to pewnie i tak wiecie, co to znaczy. Ta mała dziewczynka, która idzie obok Mary Jane, to jest córka Mary i Petera. Na pierwszym tle mamy Spider-Cop, którego również widzieliśmy w grze na PlayStation. Z jego prawej strony, a naszej lewej, widzimy Spider-Man Ninja, czyli manga Spider-Man. No i powiem wam, że jak się o tym dowiedziałem, to mega zachęciła mnie ta historia i chętnie obejrzę Spider-Mana, który jest nie dość, że Spider-Manem, to jeszcze ninją. Mniej więcej po środku ekranu na dole widzimy Lady Spider. O ile się nie mylę, Lady Spider to ciocia May w steampunkowym kostiumie, która buszowała jako Spider-Man około 100 lat temu. Tutaj u góry z lewej strony mamy Future Foundation Spider-Man, czyli kostium Spider-Mana, kiedy współpracował z Fantastyczną Czwórką. Tutaj z lewej strony mamy Bugmana Spider-Mana, który ma torbę na głowie.
Zazwyczaj ta wersja Spidermana nosi strój Fantastycznej Czwórki, a torbę na głowę wkłada wtedy, kiedy zapomina swojej maski. No i dlaczego nosi tutaj mniej więcej klasyczny czy zwykły niebiesko-czerwony strój Spidermana? Prawdopodobnie chodzi o prawa do Fantastycznej Czwórki, których jeszcze nie ma w MCU. Oczywiście studio Marvel ma prawa do pokazywania Fantastycznej Czwórki, ale wydaje mi się, że jeszcze nie chcą ich pokazywać. Pamiętajcie, że Across the Spider-Verse nie jest studia Disney, tylko studia Sony. Na dole ekranu widzimy kogoś, kto przypomina wersję Spider-Mana, w którą wcielał się Flash Thompson. Po lewej stronie mamy prawdopodobnie Superior Spider-Mana. Tutaj bardzo ciekawa rzecz. Po pierwsze, zwróćcie uwagę, z prawej strony mamy Spider-Mana, który ma 6 rąk. Jednak najciekawszy jest Spider-Man po lewej stronie. Wygląda jak klasyczny kostium Spider-Mana z Far From Home. Bardzo wątpię, ale może, kto wie, zobaczymy, jak myślisz, tak, nie, może, maybe, co ty wymyślasz, wujcio Halfish? Tutaj mamy zbroję MK1 Spider-Mana, którą pierwszy raz widzieliśmy w 1993. Ta czerwona wersja Spider-Mana to prawdopodobnie Scarlet Spider Suit. Ta kanciasta wersja to jakaś pogrubiona wersja Spider-Mana z PlayStation 1. Natomiast tutaj widzimy bardziej klasyczną wersję Spider-Woman Jessica Drew. No i zwróćcie uwagę na górny lewy róg, mamy tam Spider-Małpę. Wersja za Milesem Moralesem to prawdopodobnie Unlimited Spider-Man. No i oczywiście w tym bardzo krótkim zwiastunie zobaczyliśmy jeszcze, powiedzmy, setkę wersji Spider-Mana, o których nie mam zielonego pojęcia, których praktycznie w ogóle nie widać, które po prostu czekają na odkrycie. No i oczywistym jest, że nie wspomniałem o kilku wersji Spider-Mana, które widzieliśmy na przestrzeni całego zwiastuna, czyli Spider-Gwen, Miguel O'Hara, no i Miles Morales, jak również Peter B. Parker, no bo to jest oczywiste. Tutaj skupiliśmy się na tych, które są tylko cameo. Dajcie mi znać, czy rozpoznaliście jeszcze jakieś wersje Spider-Mana. Tutaj podkreślam i przypominam, to nie ja znalazłem wszystkie te wersje Spider-Mana. Ja znalazłem kilka tych oczywistych. Z pomocą Twittera, Reddita poradziłem sobie znacznie lepiej i powiem wam, że odkryłem kilka naprawdę bardzo ciekawych wersji. Moją ulubioną i najciekawszą do tego momentu jest Ninja Manga Spider-Man, którego komiksy pewnie zacznę czytać zaraz po edytowaniu tego materiału. A ty? Którego Spider-Mana z tego zwiastunu lubisz najbardziej lub najmniej? Rozpisujcie się, czy czekacie. Czerwiec 2023 będzie naprawdę epickim miesiącem dla historii kina. Trzymajcie się, na razie.